Kolejny stan USA legalizuje leczniczą marihuanę. Będą ograniczenia USA, Mississippi legalizuje użycie marihuany w celach leczniczych. Republikański gubernator stanu Mississippi Tatterleafs podpisał w środę ustawę legalizującą użycie marihuany przez ludzi cierpiących na takie choroby jak rak czy AIDS. Ustawa natychmiast weszła w życie. Agencja AP zauważyła, że może upłynąć kilka miesięcy zanim otworzą się w tym stanie pierwsze kliniki specjalizujące się w terapii medycznej związanej z marihuaną. Nie ma wątpliwości, że w naszym stanie są osoby, które byłyby w o wiele lepszym położeniu, gdyby miały dostęp do przepisanych dawek marihuany. Są też inni zainteresowani programem rekreacyjnej marihuany. Może to prowadzić do tego, że więcej ludzi będzie palić, a mniej pracować, ze wszystkimi związanymi z tym społecznymi i rodzinnymi konsekwencjami, pisał Reeves na Twitterze. Według oficjalnych danych 36 stanów i 4 terytoria amerykańskie już pozwoliły na medyczne wykorzystanie marihuany. Większość wyborców w Mississippi zatwierdziła w listopadowych wyborach 2020 roku przepisy dotyczące użycia marihuany w celach medycznych. Pozwoliłyby one ludziom na zakup do 5 uncji miesięcznie. Stanowy Sąd Najwyższy unieważnił to jednak 6 miesięcy później. W minionym tygodniu stanowa Izba Reprezentantów i Senat, kontrolowane przez republikanów, przyjęły ostateczną wersję ustawy. Pozwala ona pacjentom na zakup do 3,5 g marihuany dziennie do 6 dni w tygodniu czyli ok. 3 uncji miesięcznie. Nowe przepisy ustanawiają podatki od produkcji i sprzedaży marihuany. Wymagają, aby rośliny były uprawiane w pomieszczeniach zamkniętych w kontrolowanych warunkach. Jednocześnie zabraniają władzom stanowym dostarczania zachęt do uprawy i handlu marihuaną. Slint Patterson, dyrektor generalny firmy Mockingbird Cannabis, planującej rozpocząć działalność w Mississippi, argumentował, że produkty z konopi indyjskich mogą złagodzić ból i cierpienie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość służenia obywatelom Mississippi w ich dążeniu do poprawy zdrowia i jakości życia poprzez odpowiedzialne używanie marihuany, cytuje Pattersona.